Dla opozycji mówię. Proszę Państwa, rozmawiamy obrady. Projekt uchwały na druku numer 5. Bardzo proszę. To zarząd. Pan przewodniczący, proszę bardzo, przedstawienie, może być. Jest sprawa powołania doradnego zespołu do spraw inwentaryzacji i rewitalizacji nurtu na terenie dzielnicy 18. Powołuje się doradny zespół, paragraf 1. Powołuje się doradny zespół do spraw inwentaryzacji i rewitalizacji nurtu na terenie dzielnicy 18 w składzie Szuba, Daniec, Rosie, Grusinowska, Stabryła. Paragraf 2. Na przewodniczącego doradnego zespołu wybiera się Józefa Szubę. Paragraf 3. Na zastępcę przewodniczącego zespołu wybiera się Czesława Rośka. Paragraf 4. Zadaniem zespołu jest zinwentaryzowanie, ocena stanu technicznego nurtów znajdujących się na terenie dzielnicy 18 wraz z określeniem niezbędnego zakresu prac i wycen. Paragraf 5. Zespołem będą współpracować przedstawiciele jednostek miejskich ZBK, ZIKI, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Paragraf 6. Doradzi zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania nie później niż 15 lipca 2014 roku. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienia. Murki jako element architektury przestrzennej od początku ich istnienia nie były remontowane. Znajdują się w bardzo złym stanie i wymagają natychmiastowej naprawy. Istnieje ich stan zagraża zdrowiu i życiu mieszkańcom oraz turystów. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pani radna chciałaby zabrać. Ja mam takie pytanie, bo pan Józef Szuba już ma funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy, pan Jerzy Daniec jest przewodniczącym komisji, a pan Czesław Rosiek, a nie Stanisława Rusinowska, nie Anna Stabryła nie są przewodniczącymi z Rady Komisji. I czy dostali oni propozycję, żeby przewodniczyć temu zespołowi? No bo po co jedna osoba ma mieć tyle funkcji, niech się inni radni też nie prowadzą. Niektórzy są skromni. Nie, no ja się chciałam się dowiedzieć, czy te osoby były pytane, czy mogą być w ogóle, czy mogą się zdjąć. Nie były pytane. Nie, nie, chcemy powierzyć tą funkcję, ja to mówię w imieniu zarządu, to jest projekt zarządu, przewodniczącemu ze względu na to, że ta komisja jest ważna i nie były zinwentaryzowane nigdy i chcielibyśmy, żeby ta praca, która zostanie wykonana, była zrealizowana w sposób prawidłowy, dobry, żeby nadzorowała to osoba, która ma najwyższą rangę w zakresie zarządu po przewodniczącym, czyli zastępca przewodniczącego. I to nas nami kierowało w zakresie tego, żeby był pan przewodniczący Józef Szuba również przewodniczącym doraźnego zespołu. A ja mam pytanie do pana Czesława Rośka. Czy byś chciał na przykład objąć taką funkcję przewodniczącego? Takie rozwiązanie uważam, że jest zasadne. Teraz mam do pani Ani Stawiu pytanie takie. Ale pani radna teraz robi przesłuchanie? Nie, ja chciałam się spytać tych radnych, czy są chętni, jeżeli ktoś, któraś osoba z tych osób jest chętna, złoży poprawkę, żeby była przewodniczącą komisji. Wydaje mi się, że pani radna, jeżeli już, to powinna załatwić tą sprawę przed, czyli w trakcie ale przerwy dlaczego? Na przykład, a nie w trakcie sesji robi przesłuchanie. Ja bardzo proszę, jak najbardziej. Czy pani Ania Stawryła by była chętna poprowadzić komisję? Nie, no uznaję to, że pan Szuba ma większe kompetencje. A czy pani Stanisława Rusinowska by mogła w ogóle się podejmować tą komisję? No, uważam, że każdy mógłby poprowadzić tą po prostu komisję, no ale nie jest taki wybór, czy nie. To ja zgłoszę w takim razie koleżankę Stanisławę. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? To może ja się jeszcze. No, momencie, tutaj ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć o sprawie merytorycznej, bo widzę, że sprawy są inne niż merytoryczne w tym momencie. Proszę Państwa, mamy potwierdzenie z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków osoby, która będzie uczestniczyła w obradach zespołu i która będzie współpracowała z zespołami. Będzie to pan konserwator Ciepiela. Mamy również informację z ZBK o osobie, która będzie uczestniczyła w zakresie obrad, to będzie pan Paradysz i jest potwierdzenie także z ZIKiT-u odnośnie tego, że będzie delegowana osoba. Nie ma potwierdzenia z imienia i nazwiska, ale taka osoba będzie delegowana każdorazowo w pracy zespołu. Dlaczego te trzy jednostki? Proszę Państwa, z uwagi na to, że
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków musi uczestniczyć w obradach ze względu na to, że obszar Nowej Huty jest objęty układem urbanistycznym, który jest chroniony. Musimy znać zdanie konserwatora, aby cokolwiek tutaj robić w zakresie renowacji, modernizacji tych zabytkowych murków. ZIGIL i ZPK dlatego, że obie te jednostki są jednostkami, na terenie których ewentualnie te murki się będą znajdowały. Więc samym biorąc to pod uwagę, Szanowni Państwo, musimy pamiętać, że też obie te jednostki muszą tam być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze głosy w dyskusji? Pan radny Maranda. Bardzo proszę, pani radny Poręczny. Komisje w sprawie tych murków 12 lat, czy kadencje były powoływane, co kadencja się wracały do tego tematu, ale problem zawsze rozbijał się o finanse. Murki były inwentaryzowane, już tak pan przewodniczący mówi, że nie, prawie, że były. Pewnie może tych dokumentów już nie ma, bo to było bardzo dawno. Ale mam pytanie, czy przed tym, żeście Państwo zasięgali opinii, czy prezydent, czy wydziały są skłonne wyłożyć na to pieniądze? Bo z tego, co mnie się wydaje, z tych dyskusji wokół tych murków, co się ostatnio na tej kadencji toczyło, to zawsze się odbijało, że ZIKI mówił, że to nie nasze murki, bo one należą do wspólnoty. I my na to pieniędzy nie będziemy dawać. Problem polega na finansach, bo wy Państwo możecie tu pół roku działać, schodzić mówcy na tym i powstanie jakiś protokół, że trzeba je naprawić i na tym się zakończy. Dziękuję bardzo, pan radny Poręczny. Zasadne, bo jak nie macie woli, że ktoś w imieniu prezydenta powiedział, dajemy pieniądze na to, czy rada przeznacza pieniądze. Bo to jest sens, bo tak to nie ma sensu. Dziękuję bardzo. Pan radny Poręczny. Dziękuję, drodzy Państwo, tak jak już tu starszy Maranda podniósł ten temat, w piątej kadencji murki zostały zinwentaryzowane bardzo dokładnie, nawet cena została podana, kwota, ile każdy murek będzie kosztował remont tego murku. Robił to Zarząd Budynków Komunalnych wspólnie z ZIGIT-em. Takie dokumenty w Radzie Dzielnicy powinny być. Ja z panem przewodniczącym Szybą rozmawiałem w tym temacie i mówiłem. Czy to jest celowe? Pewnie się nic nie stanie. Tylko że uważam, że to nic nie da. To starszy Marandą, jeżeli nie ma środków finansowych, nie ma dobrej woli. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie przewodniczący, uważam, że pan ma rację, że oczywiście, że pan Ciepiela jest jako konserwatora, bo on jest na nową wolę. Wcale nic się nie przeszkadza, że przewodniczącym czy wiceprzewodniczącym może być kto inny, bo to nie masz takim. Oczywiście wszystkie murki są objęte opieką konserwatorską w dzielnicy 18 Nowej Hucie. Musi być oczywiście konserwator, co może nie wiem, to jest celowe, ale to nie zaszkodzi. No zawsze jak coś się mówi, jak się chodzi po schodach betonowych, to się wyciera i wydeptają. Może coś pomoże, może nie. Ale ja uważam, że marna szansa co do murków, ale bardzo proszę. Ja bynajmniej jestem za poprawką. Jeżeli chodzi o zmianę przewodniczącego, to tak było powiedziane, no uważam, że Józef Szuba, no dość tutaj tej roboty jest oburzony mocno. Ja wiem, że jest pracowity człowiek, bardzo mocno, ale dość dużo tych funkcji, że tak powiem, nie, przepraszam, nie funkcji, tylko dość dużo tych prac wykonuje, także wydaje mi się, że nie ma co obciążać jednej osoby, byłbym za tym, żeby jednak powołać inną osobę na przewodniczącego i zupełnie się zgadzam z tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiadając tutaj na oba pytania, nie w pełni, bo jeszcze pan przewodniczący udzielił odpowiedzi. W zakresie murków, inwentaryzacja zawsze była realizowana przez dzielnicę w pełni. Chodzi mi o to, żeby określić o tych murków, jaki jest ten stan. Odnośnie tej drugiej części ZPK, pan przewodniczący się wypowie, Szuba. I nigdy nie było powołanego zespołu odnośnie tego, żeby w pełni inwentaryzować przedstawicielami odpowiedzialnych pracowników ze strony jednostek miejskich, które by nam mogły określić te rzeczy. Powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to w pewnych dyskusjach, które się toczyły w tamtym roku, ZBK w pewnym zakresie zobowiązywał się do tego, że naprawi murki, które są w jego gestii, ale nie do końca jest przekonany, czy te murki rzeczywiście należą do niego, czy nie należą do ZIKIT-u, ale również w zakresie środków finansowych, które powinny być przeznaczone na
temu i będziemy wnioskowali do prezydenta miasta Krakowa, żeby utworzyć program rewitalizacji specjalnie dla nóg ogólnoludzkich i aby on został wpisany do budżetu miasta Krakowa na kolejne lata i do wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj mogę powiedzieć, że jest dość przychylna reakcja na tą naszą propozycję, tak bym to powiedział. Zobaczymy, co się będzie działo z tym dalej. Chciałem również Państwu powiedzieć, że napływa wiele też głosów ze strony mieszkańców, że można by było sprawy dotyczące rewitalizacji murków realizować ze środków, które są środkami na przykład Funduszu Obywatelskiego w zakresie renowacji, ponieważ jest to coś, co będzie realizowane dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Więc jak gdyby tych źródeł finansowania może się okazać, że będzie więcej. Nie jest również powiedziane, że dzielnicy na przykład nie będzie stać na to, aby naprawić jeden czy dwa takie murki, z uwagi na to, że proszę Państwa, no może się okazać, że w przyszłej kadencji ten budżet dzielnicy będzie w zakresie środków inwestycyjnych ciut wyższy niż teraz, więc może tak będzie. Ja tylko wodzę, Panie Przewodniczący, jeżeli Pan położy. Bardzo proszę, Pan Poręcki drugi raz. Panie Przewodniczący, ja nie mówiłem, że była komisja powołana przez zespół. Tylko radni się spotykali z jednostkami i były dokładnie wycenione kwotowo i pomierzone. Ja nawet składając interpelację już, interpelację w szóstej kadencji, właśnie na tą cenę się powoływałem. Także pan cena była zrobiona. Pan radny dokładnie odpowie na się tego zespołu. Pan Mieczław jeszcze. Pan Przewodniczący powiedział parę słów na temat dużych programów finansowych ewentualnych, które by zmierzały do wyłożenia środków na rewitalizację murków. Według mnie trzeba byłoby zorientować się, czy czasem program unijny, któryś by stworzyć, a Nowa Huta jako centrum jest traktowana jako obszar zabytkowy, to być może wpisałby program, który dotyczył właśnie unijny tego problemu i z tej sprawy się dużo stopniu mogę rozwiązać. Tutaj odpowiem, że jest określony program rewitalizacji terenu Nowej Huty i w zakresie tej rewitalizacji tam są wpisane murki, ale jak Państwo wiecie, od 10 lat ten program nie funkcjonuje, nie jest on realizowany, więc tutaj mamy ten problem, że my jako Rada Dzielnicy nie możemy występować o środki unijne, bo nie jesteśmy podmiotem w tym zakresie. Więc to tylko może zrobić prezydent miasta Krakowa, który może aplikować o środki unijne. Trudno, żebyśmy my wskazywali źródła finansowania inne niż te, które są dla nas dostępne, czyli budżet dzielnicy i budżet miasta Krakowa. Reszta jest już niestety w rękach pana prezydenta i Rady Miasta Krakowa. Pan przewodniczący Szuba, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja się dziwię trochę, że w sprawie murków zaczyna powstawać jakaś wrzawa. To, co wszyscy tu Państwo mówili, owszem jest prawo, to co wyjeździł Stasiu. Rzeczywiście murki były spisywane wcześniej. Wycena jest tylko, jak pan przewodniczący Boleński pamięta, trzech murków w osiedlu Centrum A na 84 tysiące, tam chyba jeden ten najdłuższy murek tyle miał kosztować, był wycenę ZBEK. Poza tym my jak piszemy o inwentaryzacji, bo no, trzeba wspomnieć tak, że kolega Więcław, kolega Rosiek, Daniec, no i moja skromna osoba, jesteśmy już dosyć daleko zaawansowani w sprawę murków. Bo to nie jest pierwsze posiedzenie nasze na temat murków. Pracowaliśmy nad pismami o wykładzie prawnym, czyje te murki są i jak to zabrać się do tej sprawy. Proszę Państwa, odbyliśmy tak samo spotkanie z panem przewodniczącym Morycem w ZBK-u na temat murku, bo jest kwestia, dlaczego inwentaryzacja? Inwentaryzacja po to, że murki muszą być zinwentaryzowane w sensie na jakiej działce są. Czy są przypisane nie tylko, że tu jest murek i wyliczamy 15 murków i dobra zinwentaryzowane, nie. Tylko gdzie, na jakiej działce się znajdują, czy to jest przynależne do nieruchomości danego budynku, czy do gminy. Bo
jeżeli jest przynależne do danej nieruchomości, jak na przykład ZBK tłumaczy, że jest to element małej architektury przynależny do nieruchomości. Jeżeli jest przynależny do nieruchomości, to nikt pieniędzy nie da, tylko nieruchomość może ten murek rewitalizować i wszystko, co jest z tym związane. Dlatego jest to, proszę Państwa, ogrom pracy i nie jest to jakaś popularna robota. No chcielibyśmy, bo wszystkie te komisje, o których mówimy, były. No ale skończyły się fiaskiem, jak wiemy, no ja myślę, że ta komisja wspólnie połączona z przedstawicielami ZBK-u, konserwatora zabytku z IKIT-u, no przynajmniej da światło, jakiś kierunek. Będziecie wiedzieć, na której działce. Też. Na tym się skończy. I też, nie, i też. Kierunek, o czym mówi tutaj pan przewodniczący, celem naprawy tych murków, bo jeżeli będziemy wszyscy w takim stanie, że to się nie da, to się nie da, to się nie da, to nigdy nic nie zrobimy, no i tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zawsze możemy nie powoływać zespołu. Tak. Przecież możemy tego nie robić. Możemy tak, jak to jest, no nie powoływać, no nie głosować żadnych innych uchwał, na przykład mieszkaniowych, to też moglibyśmy tego nie robić, tylko no, później są te problemy, że mamy na nas nałożone jakieś obowiązki, które powinniśmy jako Rada realizować. No jak Państwo słyszeliście, w tamtej kadencji zinwentaryzowano, wyceniono 3 murki z 15, które w tym momencie są, więc jeszcze, jak widać, brakuje 12 wycen w zakresie murków. A proszę Państwa, no, chcielibyśmy to zrobić całkiem kompleksowo. Jeżeli w tym momencie nam nie będzie dane uzyskać środków finansowych, to może następna kadencja będzie w stanie te środki finansowe uzyskać na materiale, który będzie zawierał i elementy związane z programem prac konserwatorskich, bo jest Biuro Miejskiego Konserwatorskiego i właśnie w tym, o czym powiedział tutaj pan przewodniczący Szuba, ustaleniu nawet tych działek, to bardzo istotna sprawa jest w tym zakresie. Więc mielibyśmy dokument kompleksowy. To nie jest tak, że radni nie pracowali nad tym przez wiele wcześniejszych kadencji, ale teraz spróbowalibyśmy podjąć dokument kompleksowy, który będziemy w stanie przedstawić również dalej, żeby jednak ten program rewitalizacji murków nowochódzkich został przygotowany i przyjęty w zakresie jego finansowania. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, bo nie widzę nowych głosów. Jest poprawka, która brzmi w ten sposób, że na przewodniczącego doraźnego zespołu wybiera się panią radną Stanisławę Łusinowską. Punkt trzeci otrzymuje brzmienie: na zastępcę przewodniczącego zespołu wybiera się pana radnego Józefa Szubę. Uzasadnienie: pan Józef Szuba pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy, pan Jerzy Danic pełni funkcję przewodniczącego komisji. Wobec powyższego na przewodniczącego doraźnego zespołu do spraw inwestycji i rewitalizacji punktu na terenie dzielnicy 18 wybiera się osobę, która nie pełni wyżej wymienionych funkcji. Chciałbym tylko zaznaczyć, że zapis uzasadnienia w żadnym wypadku nie jest zgodny, znaczy nie odpowiada jak gdyby zapisowi dotyczącemu przepisom prawa. Nie ma żadnych przeszkód, aby pan Józef Szuba pełnił funkcję przewodniczącego, więc nie wiem, dlaczego wnioskodawczyni powołuje się na takie akurat uzasadnienie, a nie uzasadnienie, które jest w dotychczasowej uchwale. Ale to ja rozumiem, że pani radna. Ja uzasadniam moją zmianę. Ale to jest uzasadnienie. To nie, ja nie zmieniam uzasadnienia do uchwały, tylko to jest uzasadnienie do poprawki. To jest uzasadnienie do poprawki. Do poprawki. To jest uzasadnienie do poprawki. Tak. Nie, ja rozumiem i dlatego zostali wiceprzewodniczącym, żeby się dalej zamęczał. Nie, nie. Tak, no proszę. No to jest napisane uzasadnienie, to nie radny, to myślałem, że to jest uzasadnienie do poprawki. Nie, to jest uzasadnienie do poprawki, nie do projektu. Dopisałem, że to do poprawki. Tak. Pani radna Stanisława Łusinowska, czy pan chce być przewodniczącą doraźnego zespołu? Przepraszam, czy chce pani być przewodniczącą doraźnego zespołu? Tak. Chce pani kandydować na szefa doraźnego zespołu? W takim wypadku, proszę Państwa, głosujemy poprawkę, która jest następująca. W sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw inwentaryzacji i rewitalizacji murków na terenie dzielnicy 18 powołuje się doraźny zespół do spraw. Ja tylko jedną korektę redakcyjną uchwalę, proszę sobie skreślić jedną do spraw.
inwentaryzacji i rewitalizacji mózgów na terenie dzielnicy 18 w składzie Józef Szuba, Jerzy Danik, Czesław Rosie, Stanisława Rosinowska, Anna Stabryła. Na przewodniczącą doraźnego zespołu wybiera się Stanisławę Rusinowską. Paragraf 3. Na zastępcę przewodniczącego zespołu wybiera się Józefa Szubę. Kto z Państwa radnych jest za taką poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Czesław. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odrzuciła wyżej wymienioną poprawkę. W takim przypadku przechodzimy do głosowania z grupy numer 5. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem zespołu doraźnego do spraw inwentaryzacji i rewitalizacji mózgów na terenie dzielnicy 18 w brzmieniu jak grup numer 5? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Trzy. Stwierdzam, że Rada przyjął uchwałę jak w brzmieniu na druku numer 5.